Witam Was na planie zdjęciowym filmu fabularnego Słoń i dzisiaj nagrywamy vloga z planu. Pokażę Wam, jak pracujemy. No, zapraszam do oglądania. Generalnie dzisiaj będzie się dużo działo. Będziemy mieli i kózki, i steadicam, i w ogóle, i wszystko Wam pokażę. I przedstawię Wam ekipę. O, to jest Artur na przykład. Artur z dyżuru. Cześć, hej. Zgadzasz się na wystąpienie na YouTubie? A jak powiem, że nie, to co? To wtedy nie użyję tego materiału. Zgadzam się pewnie. Dobrze. Kózka! Można dotknąć ją? Czy zaatakuje? Jaki grubasek z ciebie! Hej! Nie bój się! I druga! Zajebiste! Dźwiękowcy. Vloguję dzisiaj. Musicie wyrazić zgodę. Zgadzacie się? Bo ja to publikuję na YouTube potem. Kanał Feromax. O, to pan operator. Proszę, co powiesz o swoim pierwszym filmie, debiucie fabularnym? Że jest miło. Miło jest? Że są fajni ludzie, że jest miła atmosfera, że mamy bardzo dużo zwierząt na planie. Tak. Konie, krowy, kozy, psy. Właśnie idzie jedno. Tylko lwów i tygrysów. To byłoby trochę za dużo. Nie, tygrysy są tam. Już tam nagrałam. Tak. Lwy i tygrysy tam się. Tak. Więc tak wygląda sytuacja tutaj na planie. Teraz idę Wam pokazać moje miejsce pracy dzisiejsze. Właśnie dzisiaj siedzę w namiocie. Tu jest moja baza. Fajnie, że na namiocie, bo sobie tam postawiłam też farelkę, więc jak będzie za zimno, to mogę się zawsze dogrzać. Są tu podglądy, jest mój CineTake. Ja pracuję jako asystent wideo / script, czyli generalnie spisuję ujęcia i pokazuję, jakby zapisuję notatki, co wyszło, co jest do wzięcia, co jest nie do wzięcia. Czasami zapisuję różne ustawienia kamery, jeżeli operator mnie o to poprosi i wszystko jakby nagrywam jeszcze z podglądu na ten laptopik do tej skrzyneczki. To jest taki cały program CineTake, który pozwala później na odtworzenie tych dubli i właśnie zapisywanie. Teraz Wam pokażę. I zapisywanie ujęć, co wyszło, co nie wyszło, co jest spoko, co jest ok, co jest fajne, a co nie. Tutaj jeszcze mogę takie gwiazdki dawać i to wszystko mi... Potem robię z tego raport i przekazuję montażyście, reżyserowi, kto tam będzie chciał taki raport. No, więc ja już siedzę przy moim stanowisku z moim laptopikiem. Tutaj mam odsłuch od dźwięku. Dzięki temu, mimo że siedzę daleko, to będę słyszeć wszystko. Będę słyszeć wszystko, co się dzieje na planie, mimo że jestem, no nie wiem, z 300 metrów od tego, co się dzieje tak naprawdę. Ale wszystko działa dzięki tam jakimś tym antenkom i tak dalej. Tak samo widzę podgląd dzięki tam antenie, którą wystawiliśmy. I mam moją teczuszkę, w której mam wszystkie też analogowe raporty, bo oprócz tego, że robię to w CineTake'u, właśnie w tym programie komputerowym, to zapisuję też wszystko w tabelkach. No bo wiadomo, technologia może być zwodnicza. Poza tym nie zawsze jestem w stanie rozłożyć tego CineTake'a gdzieś, jak jesteśmy w jakimś szczerym polu i nie ma prądu, no bo to niestety wszystko działa na prąd. Czasami nie ma, więc wtedy posiłkujemy się tylko tymi analogowymi raportami, dlatego zawsze tworzę te. I jeżeli mam taką możliwość, to tworzę to na CineTake'u. Generalnie na CineTake'u to jest świetna sprawa, bardzo, wydaje mi się, ułatwia montaż, więc jeżeli tylko można byłoby robić tylko na CineTake'u, to zdecydowanie polecam, no ale nie zawsze się da. Wyszłam z mojego domku
zobaczyć, zaświeci słońce mocno, zobaczyć jak tam wygląda sytuacja, bo podobno wszystkie kozy uciekły i może nie będzie już więcej dubli, a ten jeden to tak nie wiem, czy wystarczająco. No to jest Zosia. Zosia ze scenografii. Pięknie. A to jest Janek, odtwórca głównej roli w naszym filmie. Dzisiaj vloguję. Okej, okej. Możesz coś powiedzieć, jak ci się pracuje, bo to z już 15. Fantastycznie. Nie, ogólnie na planie, bo to już 15 dzień pracy. Tak, tak. Jesteśmy już przy mecie. Tak, prawie końcówka. Tak. I jak? Wrażenia? Wspaniale. Nie jest ci za zimno? Nie, mam kocyk, jest wszystko. Dbają o ciebie tutaj? Bardzo. Dobrze, dobrze, dobrze mówisz. No i uciekły nam kozy właśnie. Tak, goniliśmy kozy w scenie i nikt nie przewidział tego, że naprawdę uciekną. Nie możemy zrobić dubla. A kozy przeskoczyły przez obrócenie. No tam daleko stwierdziły. Tak, tak. Masakra. Bo okazało się, że kóz nie można gonić, tylko trzeba do nich podchodzić powoli. Nie wiedzieliśmy tego przed sceną. I pobiegliście za nią. Tak. Pobiegliśmy za nią, ona jeszcze bardziej nagrane. Się przestraszyła. Jarek zgrywa nasz cenny materiał, który nagraliśmy. Robi to oczywiście w kamerówce, którą wam pokażę. To jest nasz żółtek. Żółty busik. I są tu wypisane najważniejsze pytania planu filmowego, czyli gdzie jest kibel? O której koniec? I o której obiad? Jak przychodzicie na plan zdjęciowy, to musicie wiedzieć właśnie te trzy rzeczy. Nagraliśmy dwie sceny. I teraz obiad. Przerwa obiadowa. Przerwa się skończyła. Przerzuciliśmy nasze graty, cały namiot w inne miejsce, ponieważ będziemy teraz nagrywać, także widać dużo. Więc wszystkie rzeczy, auta i tak dalej, wynieśliśmy, przestawiliśmy na tą lokalizację, gdzie nagrywaliśmy uciekanie kóz, czyli jesteśmy w polu. A tam przy naszej bazie, tam gdzie był nasz kamp, będziemy właśnie teraz grać. Będziemy może grać 360, dlatego musi wszystko stamtąd zniknąć, żeby było jak najwięcej miejsca do nagrań. No i powoli nam się ściemnia i będziemy robić teraz ujęcia ze Steadicama. Przyjechał do nas Steadicamowiec i będziemy nagrywać właśnie ze Steadicama, to raz, a dwa, będzie też deszcz z deszczownicy. Bardzo fajnie, bo ja nie widziałam nigdy takiej deszczownicy z efektów specjalnych, tylko zawsze jak gdzieś tam w reklamach robiliśmy deszcz, to robiliśmy go przez straż pożarną, która po prostu tryskała w górę i leciał deszcz, ale wiadomo, nie zawsze po prostu można ograć, zwłaszcza jeżeli chce się zrobić szerokie kadry, no to... O Jezu. Zwłaszcza jeżeli chce się zrobić szerokie kadry, to niestety, ale straż pożarna to trochę za mało. I będziemy właśnie mieli taką deszczownicę z prawdziwego zdarzenia. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. No i pokażę wam oczywiście. No i niedługo przejdziemy na zdjęcia nocne, częściowo, bo słońce zaraz zajdzie. Dosyć szybko gaśnie ekspozycja, ale to dobrze, bo tego potrzebujemy. Tutaj nasze kino będzie. Tak to wygląda. Tam jest moja miejscówka. Farelka działa, żeby było cieplutko. Tu będą podglądy. No, tak to wygląda. O, już się pojawił obraz. I będziemy robić jedno bardzo długie ujęcie. To będzie master shot. Z naszą aktorką Ewą, która gra mamę. Rolę matki. O. Idealnie. Przyjdzie tutaj zaraz pod podgląd prawdopodobnie operator, reżyser, make-up, kostiumy, scenografia, czyli każda osoba z każdego pionu, która potrzebuje zobaczyć to, jak to będzie wyglądać w kamerze.
Pięknie zachodzi słoneczko. Nagraliśmy kolejną scenę w takich okolicznościach, jedną z pierwszych z filmu. I teraz się ustawiamy do sceny z deszczem. A nam, w sensie mi i mojemu namiociekowi z podglądami i kamerówce, wywaliło korki i nie mamy prądu. Działamy, żeby coś z tym zrobić, nie wiadomo czemu w sumie, po prostu coś się wywaliło. Już jest ciemno. Tu jest Jarek. W ogóle go nie widać, ale ma czołówkę. Teraz gramy nocną i teraz będzie deszcz, tak jak mówiłam, więc... Nie? Następna. A. Następna? A ta, teraz to jaka będzie? Z deszczem, ale nie wiem. Okay. Zaświeć sobie czołówkę. Też muszę sobie tak usprawić. To jest taki niezbędnik filmowca do zdjęć nocnych. Zgadzasz się? Tak. Już dawno powinnaś mieć. No, powinnam, ale nie mam. 40 minut do gotowości. Tyle nam powiedział kierownik... Nie kierownik planu. Tyle nam powiedział First ID, że będzie, czyli asystent reżysera pierwszy, że tyle potrzebujemy czasu na gotowość. Tam się ustawia światełko, ustawia się... straż pożarna, nie, straż pożarna stoi przede mną akurat i oni sobie czekają w razie W. Ustawia się deszczownica i generalnie wszystko się przygotowuje, a my z Jarkiem będziemy sobie chillować teraz i nie wiem, co masz do robienia teraz? Nic. Teraz czekam. No, czyli czekamy. Może kawka, herbatka? Nie, chyba. No, ja już sobie w sumie zrobiłam, ale w termosiku filmowym. No. Dobrze, no to czekamy, to się odzywam, jak coś się zacznie dziać. To jest nasz filmowy księżyc, jak coś. Tak to wygląda właśnie. Takie oszustwo. Słuchaj, bo na Instagramie u mnie padło pytanie do ciebie. Jak widzisz swoją przyszłość branży filmowej? Pytanie zadała Kasia. Mam nadzieję, że będę robił filmy z takimi ludźmi jak Kasia. Dobrze, bardzo ładna odpowiedź. Myślę, że pojawi się we vlogu. Jarek w pracy. Powiesz, co robisz? Ostro. Powiesz, na czym polega twoja praca? No, pokaż to. Patrz. Tu mam gałkę. Jeszcze raz. Tu mam gałkę, tam kręcę. I jak zobaczycie w podglądzie, tam się zmienia ostrość. Tak, no może wyłącz ten, może będzie lepiej widać. Tak, jest nieostro i kręcę gałką i się ostrzy. I to tyle. Łatwe. I za to zgarnią gruby hajs. Skończyliśmy jedną scenę nocną i teraz zabieramy się za ostatnią, która będzie miała w sobie deszcz. Stąd będzie woda. Leci tędy. Tędy. I tutaj są takie coś. I z tego będzie właśnie lecieć woda. Rzekomo. Trzeba też zabezpieczyć kamerę. Od deszczu. Deszcz z deszczownic. Wygląda fajnie. Tylko nie zazdroszczę naszym aktorom niestety, że będą wbiegać w tym deszczu, bo jest bardzo zimno. Bardzo zimno mi, a co dopiero im, jak będą mokrzy.
Zosia tutaj dzielnie pracuje nad scenografią. Tam chłopaki rozkładają światełko. A ja se chodzę i kameruję, bo mogę. Koniec zdjęć. Prawie wszyscy się zwinęli. My jeszcze zostaliśmy, bo mamy składania kamery. Nie nagrałam wam nic ze zwiki, bo to się dzieje zawsze tak szybko, że są ludzie i nagle ich nie ma i po prostu wszyscy się nagle tak szybko zwijają. Naprawdę, gdyby tak ludzie pracowali, no co to by było? Zwika jest bardzo szybka, jest bardzo fajna, miła praktyka dziękowania sobie za pracę. Wszyscy widzimy się w sumie jutro na kolejnym dniu zdjęciowym, chyba też w tej lokacji, jeżeli się nie mylę. No i co? I my się pakujemy do końca i zbieramy się do domu. Dzisiaj był ciężki dzień, te sceny z deszczem trochę trwały, dużo prób, dużo ustawienia światła i jakiegoś takiego przegadywania aktorskiego, tak więc mamy dwie nadgodziny. Ja już jestem zmęczona, czuję, że boli mnie szyja, bo mnie ostatnio przywiało, boli mnie kark od siedzenia albo od noszenia, nie wiem, i jest zimno. Pokażę wam, jak Jarek składa kamerę, żebyście mogli też popatrzeć. I tyle, i chyba się żegnam. Dzięki bardzo, że byliście ze mną dzisiaj w pracy i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. A, i jeszcze, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie pracy na planie zdjęciowym, to oczywiście piszcie w komentarzach i chętnie odpowiem ja lub Jarek lub wspólnie, lub może zaangażuję. Może zaangażuję większą ilość osób z ekipy. Jeszcze w listopadzie planujemy zdjęcia, więc może macie też pytania odnośnie tego projektu, to śmiało pytajcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pa, pa!